Dzień dobry, tu ja mówię. Tytuł nie zapowiada niczego dobrego, pod warunkiem, że ten tytuł się utrzyma, bo jak Państwo wiecie, algorytm YouTube jest taki, jaki jest i trzeba z nim nieustannie walczyć. W tle tym razem piła motorowa, nie Krajzega. Ostatnio jak powiedziałem Krajzega, to mi tutaj paru miastowych jakieś cytaty z Wikipedii zaczęło wrzucać, że to cyrkulatka, piła stołowa, sami jesteście cyrkulatka i piła stołowa. Mieszczuchy, to była Krajzega, najzwyczajniejsza w świecie Krajzega, czyli piła, nazwa piły, która pochodzi tutaj z tych terenów odzyskanych, ziem odzyskanych, oczywiście po Niemcach to słowo zostało i tutaj się powszechnie mówi Krajzega, zresztą nie tylko tutaj. Także będziecie dzisiaj nie Krajzegę słuchać, ale piły motorowej, ale cieszcie się Państwo, że słyszycie, bo dopóki słyszycie piłę motorową, to znaczy, że gość, który to tam piłuje, a to sąsiad, ma jeszcze biedaczysko na paliwo, a wszystko wskazuje na to, że to zawołanie dobrze już było, to trzeba by zrobić dobrze już było 2.0. Teraz taka moda jest, żeby powtarzać, dodawać kolejne numerki do tego, co złe i co dobre. Proszę Państwa, wpłynęła kolejna informacja. Oho, listonoszkę po nagrywaniu. Dzięki. No i fałszywy alarm. Fałszywy alarm, proszę Państwa. To była pani listonoszka, ale wrzuciła tylko coś takie, nie wiem, półlotki, żeby tam na kogoś głosować, albo kupić sobie coś na raty. Proszę Państwa, dobrze już było 2.0. Dlatego, że my bardzo szybko się przyzwyczajamy właśnie do tego, co dobre, a zapominamy o tym, co się czai za rogiem złego. Kto dzisiaj pamięta o tym, że wprowadził nam nasz najjaśniejszy światły rząd, jego wysokość premier Mateusz Morawiecki, przy współudziale jego ekscelencji Jarosława Kaczyńskiego, coś, co się nazywało tarcza antyinflacyjna. Kto nie pamięta, to ja jemu przypomnę teraz. Tarcza antyinflacyjna, czyli żywność VAT do zera, paliwa, o ile dobrze pamiętam, z 23 do 8, nawozy z 23 zdaje się do 8 i podobnie było też z gazem. No generalnie obniżka VAT-u. Nawiasem mówiąc, kiedy wprowadzono tą obniżkę VAT-u, no to jest coś, czego ja nie jestem w stanie naprawdę, proszę Państwa, pojąć i tyle razy waliłem głową w ten mur, ale to można sobie walić, jak się ma do czynienia z sektami partyjnymi po wszystkich możliwych stronach. Jedni krzyczą totalna opozycja, inni krzyczą pisowski katoliban, a trzeci mimo wszystko PiS. Ja już mam na to wszystko nawet nie alergię, tylko po prostu zlewam, żeby zachować trzeźwość umysłu. No to w każdym razie, jak wprowadzano te obniżki VAT-u, to o dziwo pierwsi odezwali się liberałowie i tak zwani wolnościowcy, którzy pisali jakieś bzdury o tym, jaka to jest straszna tragedia obniżenie podatków, jak to tiry będą płacić więcej za paliwo. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, była taka durnowata wyliczanka przez analfabetę ekonomicznego albo przez propagandystę spisana. Tak czy inaczej, proszę Państwa, koniec dobrego. Unia wysłała pismo aż ściślej Komisja Europejska, że to tak nie może być, że to znowu narusza praworządność, to, że Polacy płacą mniej za żywność, czy płacą mniejsze podatki, mniejszy podatek jest wliczony w żywność. Właśnie w żywność nie i zaraz do tego wrócimy. Tylko, że VAT, proszę Państwa, na A, paliwa, B, gaz ziemny, C, nawozy sztuczne, że ten VAT, który został obniżony, to on narusza jakieś tam dyrektywy, nawet nie wymieniam tych numerów, bo to nikt by tego nie spamiętał. No i Polska ma z tym zrobić porządek. Ciekawa w tym wszystkim, proszę Państwa, niezwykle ciekawa. Nie, no to jakieś drzewo tutaj sąsiad zwala. No dobra. Ciekawe w tym wszystkim, proszę Państwa, jest to, że właśnie na te trzy typy produktów Unia zwróciła szczególną uwagę, czyli paliwo, nawozy sztuczne i gaz. No, proszę Państwa, no wszyscy wiemy, z czym to się wiąże. To się wiąże z całą gospodarką. Jak idzie paliwo w górę, idzie gaz w górę, idą nawozy w górę, idzie wszystko w górę, a przede wszystkim żarcie. Dlaczego, proszę Państwa, nie ruszyli żywności? No,
jak napisałem na portalu patrzymy.pl, to zostawiam tą teorię miłośnikom teorii spiskowych, a mówiąc poważnie, jest to, proszę Państwa, oczywiste. No, uderzają w te najbardziej czułe miejsca, te, które będą nas kosztowały najwięcej. No i teraz, proszę Państwa, jak mówiłem, ciekawa jest reakcja Morawieckiego, który praktycznie głośno przeciwko temu nie protestuje. A dlaczego głośno przeciwko temu nie protestuje? No tutaj z kolei mogą się odezwać socjaliści ze swoimi fanatyzmami, a mianowicie takie, że no nic za darmo, proszę Państwa. Cała ta operacja obniżenia VAT-ów kosztowała nas coś ponad 30 miliardów złotych, 31. Dokładną cyfrę właśnie podaję w tym liczbę, przepraszam, podaję w tym artykule. No to jak się nałoży te 30 parę miliardów, czy 30 miliardów na wcześniejsze 200 miliardów na walkę z wiatrakami pandemicznymi, a później jeszcze 50 baniek, mniej więcej tyle się szacuje na pomoc Ukrainie, no to proszę Państwa, no to jest więcej niż budżet. A to wszystko zadziało się na przestrzeni ostatnich 2 lat. No i teraz tak, jak będzie trzeba zlikwidować całą tą tarczę, a ona obowiązuje oficjalnie do końca roku, całą tą tarczę antyinflacyjną, no to policzcie sobie, proszę Państwa, dodajcie sobie jakieś, no to się dokładnie tak nie liczy, no ale mniej więcej 15% doliczcie sobie do tego diesla, który teraz kosztuje jakieś tam 8,20, przynajmniej ja taką ostatnią cenę wczoraj gdzieś widziałem na stacji, no około 8, tak, no jak doliczycie sobie 15%, no to już będzie grubo ponad 9, czyli to mityczne paliwo może być nawet po 10 zł, to ono, proszę Państwa, za chwilę będzie po 10 zł. I do tego jeszcze mamy wzrost cen gazu, mamy wzrost cen nawozów, rolnicy mnie zabiją, no sam jakoś tam przynajmniej na papierze jestem rolnikiem, ale akurat ta redukcja, czy to podwyższenie VAT-u do pierwotnej stawki na nawozach, to jest w skali tych dwóch poprzednich najmniej dotkliwe. No. Tutaj rolnicy jak mnie zabiją, to nad moim grobem będą musieli mi przyznać rację, że no jednak nawozów sztucznych nie używa tyle ludzi, czy nie ma takiego zapotrzebowania na nawozy sztuczne, nie ma takiego przełożenia na wzrost praktycznie wszystkich cen, jak ma to miejsce w przypadku paliwa i w przypadku gazu. Proszę Państwa, my jesteśmy jeszcze w tym szczęśliwym położeniu meteorologicznych, że mamy co? Mamy prawie połowę listopada, odrobinkę tylko przesadziłem, ale zbliżamy się do połowy listopada i ja ciągle siedzę na zewnątrz, a to, że siedzę na zewnątrz, oprócz tego, że głupi jestem, z chórymi zatokami, no to znaczy, że jeszcze da się na zewnątrz wysiedzieć, czyli pogoda jeszcze nam sprzyja, a co za tym idzie, to zapotrzebowanie na surowce nie jest tak duże, jak będzie za chwilę. Jak nam się zwali na łeb, jednocześnie powrót do starych stawek VAT-u z zapotrzebowaniem na te surowce, bo sporo ludzi też ogrzewa przecież olejem napędowym, bo on się tam różni teoretycznie. Pamiętacie Państwo, były afery, że to normalnie było lane w dystrybutory. Się różni jakimiś tam zacieśnieniami, ale baza jest ta sama. No to trzeba, to się robi z ropy. Jak to wszystko runie na łeb w jednym czasie, no to dopiero wtedy poczujemy, co to jest bieda i co to jest dobrze, to już było 2-0, proszę Państwa. A my w tym czasie prawie wszyscy zajmujemy się publicystyką, czy to historiami związanymi z dawaniem w szyję, czy innymi ciekawymi atrakcjami. No i tutaj, żeby było jasne, ja w całości też podtrzymuję swoją teorię. Brutalną teorię, ale zobaczycie Państwo, że to się sprawdzi. Otóż, proszę Państwa, powtórzę po raz kolejny. PiS przejdzie przez to wszystko suchą stopą, natomiast Polacy dostaną po tyłku tak jak nigdy wcześniej i nawet tego nie zauważą właśnie z tych powodów, które przed chwilą wymieniłem. Jeśli tematami numer jeden w przestrzeni publicznej no jest właśnie ta pogawędka skądinąd idiotyczna Kaczyńskiego o macierzyństwie, a tak poważna sprawa jak powrót do stawek VAT-u i te wszystkie kryzysy energetyczne, które nas czekają, to już właściwie wszyscy są znudzeni niczym tą
wojną na Ukrainie, no to proszę Państwa, czy może być bardziej komfortowa sytuacja dla władzy? No nie, no w czasie, gdy jedni będą szukali tam tryliona złotych pod prastarą gruszą, inni będą się zastanawiali nad swoim programem politycznym, czy poligamia, o wyższości poligamii nad związkami jednopłciowymi, no jeszcze inni będą biegali po Twitterze i pisali, co tam Kaczyński powiedział w Ełku, czy w Półtusku, no to proszę Państwa, kogo to tak naprawdę będzie zajmowało, będzie interesowało, że paliwo jest po 10 zł? No, paliwo może być po 10 zł, byleby wojny nie było. Takiej wojny, jak mi tutaj sąsiad robi w czasie nagrania. No tnie chłop równo, widzę. Proszę Państwa, tak działa polityka. W czasie, gdy władza robi sobie co chce, w cudowny sposób naprawia, w cudzysłowie, swoje wcześniej idiotycznie popełnione błędy. Opozycja zajmuje się pierdołami i generalnie zwraca uwagę na rzeczy, które nie mają żadnego istnienia, to jest, a nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o istnienie, to one istnieją po kilka dni, góra tygodni. I tak to się wszystko, proszę Państwa, kręci, a na końcu jest szary Kowalski, szara Nowakowa, która płaci za to wszystko rachunki. No ale jeśli taki jest stan rzeczy, że ludzkie emocje związane z polityką przewyższają możliwości ludzkiego rozumu, no to proszę Państwa, trudno mieć do kogokolwiek pretensje. Jeśli ja tutaj nieustannie słyszę o różnych relacjach i stosunkach politycznych, no to biorąc to wszystko na logikę, biorąc to racjonalnie pod uwagę, co się wokół dzieje, jak Polacy bardzo dostają po kieszeni, to w tej chwili taka partia rządząca powinna gdzieś tam się czołgać na pozycji 20%, a wiele wskazuje na to, że nie tylko przejdzie tą zimę suchą stopą, ale jeszcze te wybory wygra, może nie na takim poziomie, że utrzyma władzę, ale prawdopodobieństwo, że wybory wygra jest bardzo duże, bo jak się przeczekają przez zimę, no to już wiosny znowu. Ptaszki zaśpiewają, słonko zaświeci, paliwo stanie tam o 30 groszy, będzie na czym bazować i jakieś kolorowe wizje będzie można znowu Polakom do głów wciskać. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Miał być pomysł, miała być recepta, jak sobie z tym wszystkim radzić. Proszę Państwa, w takim kraju jak Włochy mafia rządzi tam chyba od zarania, a mimo wszystko produkują tam Ferrari, Bugatti, Lamborghini i tak dalej. Dlaczego? Bo to wszystko, te wszystkie marki, które wymieniłem, to były marki rodzinne. Trzeba, proszę Państwa, nieustannie dbać o swoje, pilnować swojego. Zamiast się żreć, zamiast się prześcigać i przerzucać tych wszystkich partyjnych, głupowatych hasełkach, które kompletnie, proszę Państwa, nic nie dają. Kompletnie nic nie dają, a są tylko paliwem dla polityków, którzy z tego żyją i mają, proszę Państwa, dzięki temu lekkie życie. Patrzcie na to, co jest wasze, pilnujcie tego, co jest wasze, zamiast się przerzucać idiotycznymi hasełkami o wyższości tam, nie wiem, Mentzena nad Kaczyńskim, czy Tuska nad Kaczyńskim, czy albo też odwrotnie. To już, proszę Państwa, nie ma najmniejszego znaczenia. Tu nie ma ani mniejszego, ani większego zła. Wszystko dookoła, co się dzieje w polskiej polityce, jest marne, w marności marność. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie, proszę Państwa. I przez tą biedę, która się zbliża wielkimi krokami, będziemy musieli przejść tylko i wyłącznie o własnych siłach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.